Jau! Siemanko mordeczki, z tej strony reakcja Sztosa, Sentino Bańka, czyli coś na co czekaliście. Jest to kawałek, singiel promujący płytę Czary Mary, która ukaże się w kwietniu. Prawdopodobnie będzie to przedostatni projekt polskojęzyczny w wykonaniu Sentino, bo mówi, że już chce się skupić na takich ruchach, bardziej iść w stronę Europy, jeszcze napisać parę płyt po niemiecku, chociaż też już się tam żegna z tą sceną niemiecką parę lat. Chce iść gdzieś tam w hiszpańskie klimaty, jakieś może reggaetony, wspomina o tym, więc tutaj jeszcze sprawdzimy, póki możemy, póki jeszcze tutaj to wszystko jest ciepłe. Sentino Bańka, okej, po polsku będzie, miejmy nadzieję. Zauważyłem, że właśnie Creative Marian, czy to jest Polak, jakiś Marian kreatywny, mu dyrektuje te klipy. To jest ciekawostka, której właśnie nie mogę rozwikłać, bo widzę już po raz kolejny tą ksywkę. Jak wiecie, o co chodzi, to dawajcie w komentarzu. Codziennie mam stres, muszę je zabić, pozabija mnie. To życie jak teraz, jak nie okradniesz, to skończysz to źle. A sikor chce za bańkę, fury chce za bańkę. Wille chce za dwie, grube bracie, wiesz jakie. Docyra pakiet, rozbijam go młotkiem. Dodaję mleko w proszku z Nestle. Może być soda w szklanym miejsce. Tu mikrofalówki to wrzuca mi bang. Robię tu z jednego trzy, z trzech robię dychę. Z dziszoka zrobię pigę, Mercedes-Benz stoi pod... Czyli Sentino dostaje jakiś towar i próbuje go jeszcze bardziej rozrzedzić, żeby było z tego jeszcze więcej forsy. Nawiązanie do zegarka Casio, a później do Audemarsa, bo Casio zegarek to jest jakby, może sobie pozwolić na niego każdy, a Audemars to już są takie kwoty powyżej 20 tysięcy, nie każdego stać na taki zegarek. Kiedyś suche były ci się file, pierwszą sztukę masz na testa, już za drugą płacisz cashna, zatruje tym miasto, dziwki to chcą, lepiej pójdź w rekonesans. Fajne. Bo jest za truje, czyli jakby za trzecią szansę tego testa, ale też jest za truje, że zatruje cię miasto. To jest fajne takie dwuznaczne rozkminienie tego. Pasek Gucci, buty Fendi, żaden raper, żaden MC, będę strzelał do nich z Glocka, taki koniec i kadencji. Ra. Rosną mięśnie, rośnie respekt, rośnie sieć, to rośnie cash też. Czysty outfit, brudne ręce. Cały asfalt pełen estek. Codziennie mam stres, muszę ich zabić, bo zabiją mnie. Cały asfalt pełen pestek, czyli prawdopodobnie chodzi tutaj o kulę z pistoletu. A jeszcze tutaj wcześniej mogliśmy się dowiedzieć, że Sentino nie poczuwa się do tego, żeby być raperem. On nie jest żadnym raperem i w ogóle nie mów na niego MC, bo on jest kimś więcej i gdzieś odrzuca po prostu tą taką łatkę rapera, bo on jest kimś więcej, on się zajmuje jakimiś biznesami, ruchami i nie chce po prostu być nazywany MC. Życie jak test, jak nie ukradniesz, to znaczy tu źle. A sikor chce za bańkę, furę chce za bańkę, wille chce za dwie, grube bracie, wiesz jak jest. Codziennie mam stres, muszę je zabić, pozabija mnie. To życie jak test, jak nie ukradniesz, to skończysz tu źle. A sikor chce za bańkę, furę chce za bańkę, wille chce za dwie, grube bracie, wiesz jak jest. Klip takie trzy kadry, trzy przebitki, trzy kobitki. Jaki złoty sikor, tu masz plastik. Ja wykładam z takim cały trawnik. Odkąd byłem mało latem, byłem w gangach. Łamię prawo tak jak każdy prawnik. Stając na krawędzi piekła, chcę być aniołem. Modlę się do Boga z tamką pod stołem. Nigdy w tym życiu nie będę już gołym. Będą przestępstwa i będą miliony. Valentino leczy traumę. Jebać system, jebać daule. Oczy czarne, czarna dusza. To są właśnie takie dwie skrajności, bo z jednej strony Sentino mówi, że tutaj będą jakieś napady, jakieś gangsterskie akcje, a z kolei w niektórych kawałkach mówi, że już jest temat zamknięty, że już nie chce tego robić i też mówi czasami o tym w swoich relacjach. Wszędzie czują moją aurę, co zarabiasz małe siusiu. Mam sicarius tu do usług, wszędzie biało tak jak Fruit Loops. Bukiet euro cały Fruit Loop. Rosną mięśnie, rośnie respekt. Wszędzie biało tak jak w Ku Klux Klanie. Wiadomo jak oni wyglądają, więc to też taki
fajnie, fajnie zostało to dodane. Rośli sieć to rośli cash też. Czysty outfit, brudne ręce. Cały asfalt pełen pestek. Co cię nie mam stres, muszę ich zabić, bo zabiją mnie. To życie jak test, jak nie ukradniesz, to znaczy to źle. A sikor chce za bańkę, furę chce za bańkę. Wille chce za dwie, grube bracie wiesz jak jest. Co dzień nie mam stres, muszę ich zabić, bo zabiją mnie. To życie jak test, jak nie ukradniesz, to skończysz to źle. A sikor chce za bańkę, furę chce za bańkę. Wille chce za dwie, grube bracie wiesz jak jest. Okej, takie porównanie bym chciał zrobić do tego ostatniego na przykład klipu Malika, który jest w ogóle mega rozrzutny i tak dalej, a tutaj jest jednak tylko procent z tego, a mimo to ma jakiś klimat ten teledysk. I tutaj w ogóle Senti bez koszulki się odważył wystąpić. Fajne outfity jakieś tam, na czerwono wszystko. No i teraz gorąco ogólnie jest o tym sporze całym. Sentino, Tony Jezu, Sobota, oni się żerą wszyscy, ale żadnej odpowiedzi ze strony Sentino raczej nie będzie. Tutaj jeszcze możemy wspomnieć, że Sentino miał kawałek z Sobotą i z Sage'em. Tony Jezu chyba się na nim nie udziela, ale udziela się chyba jeszcze Peja i Vini. I to był jakiś kawałek z 2008 roku bodajże, więc tam panowie się znają, mają tam jakieś mini zażyłości. Ale odpowiedzi ze strony Sentensa nie będzie. Także to była moja reakcja sztosa. Jakieś tam ciekawostki na pewno wam tutaj dodałem od siebie. No i cieszę się, że sprawdzacie tutaj na gorąco wszystkie reakcje. Także tyle ode mnie. Co ma być następne, to będzie. Ale dawajcie swoje też propozycje w komentarzu na dole. To była reakcja sztosa. Pozdro.